raz do lasu niedaleko szkoły. Zjedziemy sobie tą drogą aż do samego dołu, aż do podstawy góry. Ale to opada dłuższy, no jest to troszkę nieciekawie, zwłaszcza przy podjazdach. Poza tym no, mamy dużo liści, też trzeba uważać. Pora roku, jesień, zima, tak jak ostatnio było, specjalnego śniegu, wczesna wiosna daje dużo możliwości ze względu na świetną przejrzystość terenu. Można widzieć, gdzie można dojechać. Kto się tam może dalej kryć, czy warto, czy nie warto. Ale film, który tutaj zaprezentuję, pokazuje tereny sprawdzone, którymi naprawdę warto jeździć. Oczywiście ja jadę na własną odpowiedzialność, bo samemu zapuszczać się w takie tereny jest naprawdę niebezpieczne. Nie tyle ze względu na jakieś niebezpieczeństwo, ale to mi się po prostu nie przydarzyło jakiś wypadek. Trzeba uważać, naprawdę jest dużo różnych rzeczy, które widać i których nie widać pod liśćmi. Jeszcze terenu nie widać, chociaż podejrzewam, że teren tutaj jest dosyć równy. Wjeżdżamy przed tych, co zwożą drzewo. Niestety nie ma tu żadnych oznaczeń. Może za jakiś czas się pojawią, ale jeżeli ktoś sobie bardziej przeglądny film, to ma tu dużo dróg takich, z którymi można się pomylić. Nie jest aż tak źle. Przejrzystość terenu jest fantastyczna. Właśnie na drugą stronę widać. No, dojeżdżamy do miejsca, gdzie musimy wjechać. Aż tu na dole. Tutaj pozwolę sobie zejść, ale teren jest jak jest, ale można się tu troszkę zaangażować i zrobić taki fajny zjazd, zwłaszcza usunąć troszkę tych liści
młodych drzewek. Jesteśmy już prawie na dnie do niej. No i tu łączą się dwie drogi. Jedna, która idzie od góry, od asfaltu, którą zaprezentuję na jednych z filmów. I dalej mamy drogę, która leci wzdłuż tego potoku, która też będzie zaprezentowana. Na razie tyle.